Dzień dobry, witam Państwa na konferencji po meczu Stal Rzeszów GKS Bełchatów. Dzisiejsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy, wynikiem 3-0. Jest z nami trener gości, pan Patryk Rafał. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Proszę o ocenę dzisiejszego spotkania. Dzień dobry Państwu. Gratulacje dla zespołu Stali Rzeszów. Poprzez w większości spotkania po prostu wygrała drużyna lepsza. Mieliśmy swój plan na ten mecz, zrealizowaliśmy go tylko i wyłącznie do przerwy. Nie da się nawet wywieźć punktu, gdziekolwiek by się nie grało, jeżeli się nie utrzymuje przy piłce. I to był nasz dzisiaj największy problem. Boli mnie troszeczkę to, że po pierwszej bramce gdzieś wszystko się posypało i nie byliśmy w stanie nawiązać gdzieś równorzędnej walki. Musimy się otrząsnąć z tego i myśleć już o kolejnym meczu za tydzień. Dziękuję. Czy są pytania do trenera? Proszę. Już Wineszewski, Gazeta Codzienna Nowiny. Dobry wieczór, panie trenerze. Panie trenerze, ja zapytam, o co chodzi z pana drużyną, że u siebie no naprawdę solidnie to wygląda? O, uśmiecha się pan, czyli domyślam się, że nie pierwszy raz słyszy pan to pytanie. A o co chodzi, no, że na wyjeździe tak się sypiecie? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. I w sztabie rozmawiamy z zawodnikami. Tak naprawdę no nie przystoi, bo mamy tylko i wyłącznie jedno zwycięstwo na wyjeździe. Nie punktujemy i nie wiem dlaczego, w czym leży przyczyna, bo naprawdę mecze u siebie wyglądają zupełnie inaczej i niezależnie z kim byśmy nie grali, na wyjazdach nie potrafimy po prostu zagrać takiego samego meczu jak u siebie w domu. To jeszcze może dopytam, jaki mieliście plan na drugą połowę, no bo domyślam się, że go nie zrealizowaliście kompletnie przez tego gola. No tak, no mieliśmy taki plan, że no w pierwszej połowie nie przypominam sobie sytuacji, żeby Stal Rzeszów stworzyła sobie i wyglądało to z naszej strony, jeżeli chodzi o grę w obronie dobrze. Zmieniliśmy troszeczkę ustawienie, bo wiedzieliśmy, jaką jakością dysponuje Stal i ma w swoich szeregach zawodników, którzy jeszcze niedawno grali w Ekstraklasie. Zwłaszcza Proki, gdzie jest mega szybki i dynamiczny. Zagraliśmy piątką w obronie i Stal nie miała większych sytuacji. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli się nie utrzymujesz przy piłce i masz 2-3 podania i strata i non-stop gonisz, no to te siły gdzieś później też ubywają i nie wygląda to za dobrze. I tu mieliśmy największy problem. Później chcieliśmy wyjść wyżej, no to wszyscy widzieli, że jednak te piłki za linię obrony już nam sprawiały problemy i tak naprawdę Stal mogła zdobyć kolejne bramki. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękujemy, trenerze. Dziękuję bardzo. Witam Państwa w drugiej części konferencji. Jest z nami trener gospodarzy Daniel Myśliwiec. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Proszę o ocenę dzisiejszego spotkania. Ocena na pewno dobra. Na spotkania naszej dyspozycji i tutaj trzymając się chronologii. Pierwsza rzecz, pierwsza połowa, gdzie przeciwnik, kolejny przeciwnik, który zmienia totalnie ustawienie, bo praktycznie cały czas bazował w 4-4-2 w niskim bloku obronnym. Jedynie z Chojniczanką próbował coś zmienić na 4-1-4-1. Skończyło się to źle na nas, jeszcze bardziej defensywnie 5-4-1 i dlatego strategia, która była przygotowana nie do końca optymalnie, mówiąc kolokwialnie, wypaliła. Bo chcieliśmy przede wszystkim budować ataki przez środek, a tutaj musieliśmy skorygować. Tutaj też na pewno duży szacunek dla sztabu, który w troszkę innej formie, bo teraz pracujemy też nad rozwojem drużyny i też stosując analizę na żywo, analizę wideo, też fajne wnioski przedstawiliśmy jako sztab drużynie. I dzięki temu mieliśmy dużą łatwość w tym, do czego będziemy dążyć w drugiej połowie. W drugiej połowie, oprócz tego, że otworzyliśmy wynikiem, też bardzo dobrym pomysłem i realizacją tego pomysłu sztabu przez piłkarzy, otworzyliśmy wynik. Przeciwnik musiał się oczywiście bardziej otworzyć i dzięki temu mogliśmy nabierać z każdą minutą wiatru w żagle. I jedyne, czego można żałować, to
niskiej zdobyczy bramkowej, ale to i tak nie ma znaczenia. Mamy 3 punkty, dopisujemy kolejne 3 punkty do naszego dorobku. I patrząc na to, co się dzieje w drużynie, to mogę tylko zapewnić, że piłkarze są głodni więcej. Chwała im za to. Dziękujemy trenerze. Czy są pytania do trenera? Ja mam pytanie, Polskie Radio Matłowicz. Panie trenerze, odniosłem wrażenie, że no tak, 24 minuta dopiero pierwszy strzał z dystansu po stronie pańskiego zespołu. Odniosłem wrażenie, że stał, oczywiście długo wymagało tej cierpliwości, żeby w końcu ta gra zaskoczyła, końcówka pierwszej połowy i te sytuacje zaczęły być stwarzane de facto dopiero od zdobycia bramki. Mówiąc krótko, Prokić różnica zdecydowanie też w drugiej połowie na korzyść w stosunku do pierwszej, chociażby tego zawodnika. Dynamika gry, panie trenerze, w pierwszej połowie chyba wyraźnie in minus, prawda? Abstrahując od tego, o czym pan trener powiedział na początku, czyli grali piątką obrońców, trzeba było się długo dostosowywać. Czyli mówiąc krótko i pytanie, panie trenerze, no właśnie, nie martwi pana to, że w pierwszej połowie zespół grał rzeczywiście, no poza tym, że cierpliwie pewnie tak, ale jednak bardzo, bardzo statecznie, wolno. W drugiej połowie była ta różnica widoczna już na korzyść. Nie martwi to pana? No to pana subiektywne odczucie, z którym oczywiście nie chcę dyskutować, ale się nie zgadzam, bo kwestia strategiczna wyglądała w ten sposób, że piłkarz, który ma niedowagę, nie ma wolnego człowieka do zagrania. I teraz nawet Proki, który miał cały czas asystę jednego wahadłowego młodzieżowca, debiutanta w sumie, ale asekurację do tego półprawego środkowego obrońcy, Głowacki na przykład był pod opieką Wrońskiego i wtedy jest sytuacja 2-2 plus asekuracja, czyli 2-3 i stąd ciężko wymagać szybszej gry, bo samo przyspieszenie podania czy szybsze bieganie wcale nie stworzy przewagi. Kluczem jest wychwycenie, który człowiek, który piłkarz z naszego, w naszym systemie jest wolny i to było utrudnione ze względu na strategię, bo nastawialiśmy się na inne ustawienie. Nasi piłkarze przez to, że szukali tych wolnych stref, które zakładaliśmy przed meczem w środkowym sektorze, były zajęte i stąd takie być może subiektywne odczucie o tym, że tempo gry było inne. Ale myślę, że na tym polega piłka, żebyśmy takie momenty my jako sztab wychwytywali wcześniej, oczywiście nie narzucali ich tak zero-jedynkowo, bo nasi piłkarze dlatego teraz też robią różnicę, oprócz tego, że mają wysokie umiejętności. Dwa, są w stanie sami szukać rozwiązań i po takich wskazówkach w przerwie oni robią to po prostu szybciej i dlatego to jest, myślę, że nasz duży kapitał, bo to był mecz bardzo podobny do tego, który mieliśmy z Olimpią, która też zagrała innym systemem i to był system 5-4-1, w którym dokładnie tak samo chciała zatrzymać naszych piłkarzy. I tamte stracone 2 punkty przełożyły się na to, że mieliśmy kolejną porcję wiadomości i informacji, które możemy teraz wykorzystać i nie tracić punktów. I dzięki temu nie straciliśmy punktów dzisiaj. Proszę. Jerzy Wieszewski, Nowiny. Dobry wieczór, panie trenerze. Gratulacje dla wszystkich za 3 punkty i zapytam, czy czegoś panu zabrakło w tej pierwszej połowie w grze pana zespołu, że tak sam z siebie, wiem, że to dziwnie brzmi, nie zareagował na to, że rywal jednak inaczej się ustawił na nich? Myślę, że nie, bo były dobre momenty i momenty takie jak właśnie szukanie przestrzeni sobie przez Andrzeja za linią obrony, gdzie dobrze czytał moment wyjścia półprawego stopera. Główka, który wchodził do środka i próbował właśnie ułatwić Olowi wprowadzenie piłki też w boczny sektor. Krzysztof Danielewicz, który się ustawił wyżej i 2 razy mógł zaliczyć niezłą asystę, wcinając się, mówiąc kolokwialnie, znów za plecy półlewego stopera. Także widać, że oni szukali cały czas drogi. I dzięki temu my mieliśmy łatwiej, żeby im zobrazować, co jest najbardziej i co może być najbardziej skuteczne, a to widać właśnie po tym zachowaniu Krzysztofa, że to było najbardziej optymalne dla nas. Także tutaj nie mogę mieć pretensji. Na pewno fajnie by było, gdybyśmy wszystko robili, co zajmuje normalnie 45 minut w 15 i zdobyli bramkę, ale tu też moment finalizacji, czyli w momencie, kiedy byliśmy w polu karnym przeciwnika, zawsze strefa, powiedzmy, mamy 3 kluczowe strefy finalizacji. Ta pierwsza, najbardziej taka z tej, z której słyniemy, ona była bardzo dobrze zabezpieczona początkowo i dlatego musieliśmy szukać drugiej, trzeciej. I tutaj myślę, że informacji mamy sporo, ale jedna kluczowa jest taka, że mam naprawdę mocny zespół z mocnymi, myślącymi jednostkami i to mnie najbardziej cieszy i bynajmniej nie martwi. Jeszcze o jedną kwestię zapytam, aczkolwiek nie wiem, czy pan jest akurat odpowiednią osobą jako adresat tego pytania. O Murawę spytam.
strasznie jakaś taka, nie wiem, zapiaskowana. Zapieszczona i śliska. Sami się zastanawiamy, o co z tym chodzi. Nie wiem, zna pan odpowiedź na to pytanie. Staram się z natury nie skupiać na rzeczach, na które nie mam wpływu. Wiem, że dobra murawa nam jest potrzebna do tego, żeby jeszcze zwiększać jakość naszej gry i mam nadzieję, że ona będzie tylko i wyłącznie lepsza. Okej, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękujemy państwu za przybycie i gratulacje trenerze za kolejne 3 punkty. Dziękujemy. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy.